Dzisiaj spotykamy się przy bardzo, przepraszam za śmiech, typowej książce. Mianowicie jest to książka, której nie jestem w stanie przeczytać, ale uważam, że doskonale o niej opowiadam. Znaczy, działa na mnie lepiej niż melatonina, ponieważ czytając tę opowieść, maksymalnie, naprawdę już na wielką bezsenność cierpiała do 10 strony i już mnie nie ma. Mam tu na myśli Nadniemnym Elizy Orzeszkowej. Proszę nie rzucać, nie wiem, wrzutkami, nie robić tarczy z Elizy Orzeszkowej. To nie jej wina. Ona jest w tym doskonała, co robi, dlatego jest to takie straszne. Nadniemnym jest powieścią tendencyjną, a też powieścią realistyczną. Tendencyjna oznacza to, że realizuje jakieś hasło epoki, czyli że możemy z całej powieści wysunąć jeden wniosek, taki jak na przykład praca uszlachetnia. I to właściwie tak możemy podsumować Nadniemnym. Druga sprawa to ten realizm. Przypomnę, że ona była kobietą, co nie oznaczało, że będzie łatwo. Mimo tej emancypacji, mimo tego, że ona pisała mnóstwo tekstów teoretycznych, to ona się musiała bardziej starać w tym realizmie i hasłach epoki niż jakikolwiek męski pisarz. Dlatego, jak Fama mówi, będziemy mieć 10-stronicowy opis liścia. Dlatego jest to po prostu trudne. Co więcej, ja z moją energią czytania i tego, jak w ogóle się wypowiadam, kiedy robię pauzę, jak oddycham, ja mam duży problem z czytaniem Nadniemnym. Pokażę wam fragment. W pierwszej stronie otworzyłam gdziekolwiek. Równiny przeżynały drogi białe i trochę zieleniejące od rzadka porastającej je trawy. Ku nim, niby strumienie ku rzekom, przebiegały z pól miedze, całe błękitne od bławatków, żółte od kamiony, różowe od dzięcieliny i smułek. Z obu stron każdej drogi szerokim pasem bielały bujne rumianki i wyższe od nich kwiaty marchewnika. Stały się we trawach fioletowe ruchole, żółtymi gwiazdkami świeciły brodawniki i kurze ślepoty. Liliowe skabiozy polne wylewały ze swych stulistnych koron miodowe wonie. Chwiały się całe lasy słabej i delikatnej mietlicy. Kosmate kwiaty babki stały na swych wysokich łodygach rumianością i zawadiacką postawą, stwierdzając nadaną im nazwę kozaków. Ja już tam 3 razy potrzebowałam oddychać i jak ja to czytałam, to nigdy nie wiedziałam, o czym czytam. Naprawdę wiele, wiele razy potrzebowałam na Nadniemnym i nigdy nie było to od deski do deski. To były opisy roślin na razie tylko. Za tymi pasami roślinności dzikiej cicho w cichej pogodzie stało morze roślin uprawnych. Żyto i pszenica miały kłosy jeszcze zielone, lecz już osypane drżącymi rożkami, których obfitość wróżyła urodzaj. Niższe, znacznie od nich rumianym kwiatem gęsto usiane, słały się na szerokich przestrzeniach liściaste puchy koniczyny. Puchem też zda się, ale drobniejszym, delikatniejszym, z zielonością tak łagodną, że oko pieściła. Młody len pokrywał gdzieniegdzie kilka zagonów, a żółta jaskrawość kwitnącego rzepaku wesołymi rzekami przepływała po łanach niskich jeszcze osów i jęczmion. Jezu, te zdanie jest tak długie, że ja już po prostu już tą przeponę opróżniłam, nie mam powietrza ani płuc. Ja nie jestem w stanie, ja bym chciała, żeby ktoś z was jest w stanie, to super. Nie chcę tutaj innego, ale to jest naprawdę wielka rzecz umieć tak pisać. Tylko ja nie umiem tak czytać. Po prostu. I gdzieś moja mama opowiadała, że kiedyś, wiecie, nie było jedynek w szkołach. Że za Nadniemnym dostała jedyne, brakujące, jedyne dwójki, to była najgorsza ocena, i to 3, bo nie była w stanie przez to przebrnąć. Aż się już tak zapłakała, że musi to pokonać, płakała nad książką i oczytała i w końcu znała, że jednak było piękne. Bo historia jest piękna. Nie jest, jak widzicie, to łatwa powieść i nie jest przystępna dla czytelnika. Ja myślę, że to jest jakaś forma zbrodni na czytelniku. Tak dzisiaj o tym mówię, chociaż no, szkoda mi Orzeszkowej, bo bardzo ją polubiłam, znając jej biografię i wiedząc, co ją determinowało w jej działaniach. Ale jednocześnie tak, to jest taka dziwna relacja, bo ją kocham i nienawidzę. Na szczęście już nie jestem w liceum i Nadniemnym nie jest w podstawie programowej. A było. I trzeba było to przeczytać oczywiście. To jak sami rozumiecie, jak ludzie cierpieli. Po prostu to była naprawdę wielka męka. Znowu mamy książkę, która była wydawana w odcinkach, w tygodniku ilustrowanym w 1887 roku. Wydanie książkowe było już z 1888 i czas akcji to są właśnie jakieś lata 80, czyli tak jak w lalce. Dzisiaj znajdujemy się na Grodzieńszczyźnie i jest to historia dwóch rodów. Powiedzieć, że ta saga rodzina to za dużo.
Ale na pewno wszystko to się dzieje na kanwie wydarzeń po powstaniu styczniowym. 20 lat po powstaniu styczniowym. Więc to powstanie styczniowe będzie dla was takim ważnym akcentem, bo na przykład tutaj się pojawi motyw legendy, motyw mogiły, tych bohaterów, którzy jednak przez wspomnienia będą łączyć dzisiaj zwaśnione rody. To znaczy, zarówno w jednej rodzinie, czyli w rodzinie Korczyńskiej, jak i w drugiej rodzinie bohaterowiczów, ktoś zginął w powstaniu styczniowym i zostanie pochowany w mogile zbiorowej w lesie. I to będzie coś, co będzie łączyło tych ludzi, czyli historia. Więc już chociażby to jest dość ciekawym zabiegiem. Myślę, że daje duże pole do popisu, jeżeli chodzi o fabułę tworu. Dobrze to jest zarysowane. No i te wydarzenia historyczne będą nieustannie obecne w życiu bohaterów, właściwie w każdej ich rozmowie. One gdzieś będą determinowały ich losy. I że czas powstania, 20 lat temu, to był też taki czas świętości, czas sakrum. Bo tam wtedy triumfowały idee braterstwa, równości i demokratyzmu. I ludziom się wydawało, że idą do Arkadii, że oni sprowadzą... Jezus, wszystkie te teksty teraz się trudno czyta przez sytuację aktualną. Wydawało się im, że że jest jakaś nadzieja, że poprawią świat, że wszyscy będą połączeni miłością, przyjaźnią, dosłownie. I wtedy może się wydarzyć ta miłość szalona tutaj Marty, czyli szachcianki z domu Korczyńskiej i Anzelma, zwykłego wiejskiego chłopa. I to, że ci ludzie wtedy nie mieli podziałów, że się odwiedzali, ci w tym dworku, ci z tymi chłopami, i razem poszli do walki i nawet nie płakali przy rozstaniu ze swoimi ukochanymi kobietami, ci mężczyźni, bo oni wiedzieli, że zaraz wrócą. No i wszyscy zostali pochowani w zbiorowej mogile. Więc jest wielka nadzieja, wielka chęć nowego świata i wszyscy w to wierzą, że w końcu jest bunt, w końcu sprzeciwimy się terrorowi. Coś się nam uda? No się nie udaje. No i teraz 20 lat później, ci co przeżyli, chociażby główny bohater, czy drugi męski bohater główny, czyli Jan Bohaterowicz, od 20 lat czasu powstania nie widział swojego ojca, chociażby. Wiele osób tam, jeszcze będzie taka postać jak Andrzejowa Korczyńska, też nie będzie widziała od czasu powstania swojego męża, więc wszyscy tutaj są, gdzieś tam kogoś stracili, tak? To jest już społeczeństwo po stracie. I okazuje się, że przez ten ból chociażby rodzą się nieporozumienia. I zarówno dworek, jak i ten zaścianek żyje w konflikcie. I to jest taka po prostu niechęć, która jest nienazwana. Po prostu się ją czuje. Głową rodu Korczyńskich, tych z dworku, będzie Benedykt. On głównie będzie skupiał się na własnych interesów, ponieważ zauważy, że politycznie jesteśmy w takiej sytuacji w kraju, że ta polityka antypolska jest coraz silniejsza, więc on nie może stracić pieniędzy, więc głównie będzie interesował się tylko tym, żeby zdobywać taki kapitalizm. No, będzie zdobywał po prostu pieniądze. I będzie pogardzał też tymi chłopami i nie będzie o nich myślał. Będzie dużo rzeczy robił ich kosztem. Nawet poda ich do sądu, będzie proces na tych chłopów. To wam zaraz wymyślę. Prawy te wszystkie będzie starał się naprawić młody człowiek z tego rodu, czyli Witold. Witold będzie tutaj jednak pokazywał taką postawę młodego pozytywisty, który będzie zwracał uwagę na zaścianek, przyjedzie tutaj do domu na wakacje i będzie chodził, realizował program pracy u postaw, po prostu będzie uczył chłopów w zaścianku. I będzie też edukował ojca, uświadamiając mu konieczność współpracy wszystkich Polaków, jeżeli chcemy odmienić losy naszego kraju. Nie będę wam jeszcze spoilerowała, jak to się wszystko zakończy, ale okaże się, że oczywiście nadzieja pojawi się przez ponowne zjednoczenie, przez pojednanie. I tego pojednania wykonają najmłodsi bohaterowie tej powieści. To oni będą uczyć rodziców, że trzeba się pojednać. Więc tak, jeżeli chodzi o ród Korczyńskich, tu mamy trzy ważne postaci. To jest trzech braci. Benedykt, który dzisiaj jest głową domu i za najważniejszy cel w swoim życiu obrał sobie utrzymanie tej ziemi. I żeby ciągle podnosić poziom tego dworu, gospodarstwa. Bardzo ciężko pracuje, ale jakby myśli już tylko o sobie.
I to ten syn jego, czyli ten Witold, jego, pokaże mu, że można inaczej. Że w kupie siła, a nie, że tylko ty musisz harować i gardzić innymi. Benedykt miał dwóch braci. Jeden z nich to Dominik. On jest teraz w Rosji i stał się tam urzędnikiem. Bardzo dobrze mu się tam żyje, tak dostatnio. To mam tam też pokazać, no wiecie, no, żyje u zaborcy, jest urzędnikiem. Czyli już mamy inną drogę zupełnie. Benedykt jest rozdarty. Dominik wybiera życie w Rosji, a Andrzej zginął w powstaniu styczniowym i jest pochowany w zbiorowej mogile. Czyli dokładnie mamy trzech braci. Andrzej za tym powstanie styczniowe, już nie żyjący, Benedykt rozdarty, co mam robić, tak chaotycznie działający, oraz Dominik, który jednak wybrał dość wygodne życie w Rosji. Jednak to nie jest główny temat tej powieści. Wcale to nie chodzi tylko o to, jak pozytywiści naprawiają i unaoczniają romantykom jeszcze, którzy zostali, co trzeba poprawić. Nie tylko też chodzi o to, że mamy tutaj szacunek do powstania styczniowego, który jednak jest przez wielu oceniany jako niepotrzebny, tak jak i powstanie listopadowe, bo się nikt nie nauczył na błędach. Mamy tutaj ten ważny cel trzymania się ziemi, że to jest patriotyzm. Bo jeżeli nie udało ci się zginąć w walce w powstaniu styczniowym, to trzymaj tę ziemię, żeby ci Ruscy jej nie zabrali. Nie? Że to jest jakaś... I ten Benedykt właśnie w ten sposób działa, tylko że zapomina o innych ludziach po prostu. Więc szlachta musi być skupiona wobec ziemi. Pamiętacie, czym jest zubożała szlachta, jak Wokulski żył z wiecznym kompleksem. Nie? Bo jej mu zabrali, więc ten Benedykt tak histerycznie będzie trzymał się tych młodzieńczych ideałów, że muszę dbać o to, co zostało tylko nam. Ale jednocześnie, bo ci chłopi, których tutaj nazywam chłopami, to nie są tak naprawdę chłopi, to jest zaścianek. Czyli to też jest gdzieś tam kolejna grupa, oni są znacznie niżej niż ta szlachta ziemiańska, ale oni nie są totalnie plebsem. To jest ciekawe, bo to pokazuje, że po prostu sytuacja polityczna sprawia to samo, co się dzieje z Wokulskim w Warszawie, że on musiał zostać kupcem. Tak oni musieli schłopieć i zająć się rolą. I przestało ich interesować, że mają szlacheckie rodowody, po prostu codziennie od rana, od świtu do nocy wstają i kładą się z kurami i ciężko pracują. I jednocześnie ta powieść też pokazuje, jak trudne są sprawy tej antypolskiej polityki zaborców, jak trudno jest utrzymać to gospodarstwo. Dopiero ten Witold Korczyński przyjdzie tutaj jako ten syn, ten młody po studiach i on pokaże, jak można to wszystko odbudowywać. A teraz przejdę do tego, co jest dla nas ważne w tej powieści. Inny wątek. To była taka fabuła, powiedzmy, ekonomiczna, sytuacji historyczno-ekonomicznej. A teraz powieść zaczyna się od tego, że przez pola leci na czarno ubrana kobieta, wygląda jak obłąkana. To jest Marta. I my już czujemy, że ona jest samotna, że ona jest romantyczką. I ona stanie się powiernicą, stara panna, która wygląda i czuje się, jakby była przegrana w swoim życiu, dlatego że nie miała odwagi związać się z mężczyzną, którego kochała i została po prostu sama. I usługuje żonie Benedykta Korczyńskiego, Emilii. Emilia nieustannie cierpi na globus. Globus to jest migrena. I prosi tylko Martę, żeby poczytaj mi romanse. I leży cały czas na kozetce. I generalnie nieustannie głowa boli, ja nic nie będzie robiła. I byśmy chcieli tutaj taką piękną altanę. Jest odklejona kompletnie, jest trochę jak Łęcka. I ona gdzieś tam, będzie ten Benedykt trochę nieszczęśliwy w tej relacji, rozumiecie? Ona nie ma żadnych myśli patriotycznych, nie ma żadnych myśli o budowaniu czegokolwiek. Ona chciała ciągle więcej i on jej nie daje. Więc ta Marta będzie czytała jej te książeczki. I do tego dworku przyjeżdża młoda dziewczyna, Justyna Orzelska. To proszę sobie gdzieś tam zapisać, bo to ta postać jest dla nas istotna. Justyna Orzelska. No i Justynka przyjeżdża tutaj z miasta, bo ma już dość mężczyzn miastowych, którzy są puści, nieszczerzy w uczuciach, gdzieś tam romansują, flirtują ze wszystkimi i jednocześnie są morfinistami, bo już wchodzi nam moda na morfinę i inne używki.
To jest temat, który sobie rozwiniemy za chwileczkę, bo będziemy wchodzić w Młodą Polskę. Przypominam, że pozytywizm i Młoda Polska te epoki się zazębiają. Tak, to ci młodzi ludzie, to są właśnie moderniści, młodopolanie. I ona już jest tym zmęczona i postanowiła pojechać na wieś, żeby odetchnąć. No i tak wędrując sobie z Martą, patrząc na te takie gorące, falujące powietrze, łany zboża, któregoś dnia słyszy męski głos, który się niesie i kobiety to powtarzają. Co ona wychodzi za tych krzaków, patrzy przez te pola i co widzi? Jest. Jedzie. Na tym koniu. Jedzie, jak w reklamie Old Spice'a. Goła klata umięśniona. Wyobrażam sobie ten pot, który ścieka, słońce, które żarzy, on opalony. Rozumiecie? Falujące powietrze. I on szczęśliwy śpiewa, hej ho, pracujcie. A kobiety w polu pracując, hej ho, pracujemy. I to było dla niej takim śmiesznym obrazkiem, znaczy w śmiesznym, w sensie innym. On taki piękny, ona nie widziała takich mężczyzn, znam wymoczków z miasta morfinistów. A tu wielka klata, łapy wielkie od pracy, opalony. Ten pot po nim spływa, falujące powietrze, jest zapach tego zboża, tej wsi, taki w gorąco, to musiało być hipnotyzujące. I jeszcze te kobiety, które tak dziarsko pracują, szczęśliwe i wszyscy to robią razem. A w dworku każdy oddzielnie, każdy sobie rzepkę skrobie i ludzie ze sobą nie rozmawiają. A tu wszystko robią razem. Rozumiecie, że nie mogła po prostu odejść obojętna. Przychodziła później już tam regularnie. Stopniowo zaczęła pracować z kobietami w tym polu. I coraz więcej się dowiadywała o Janku. Bo ten mężczyzna nazywał się Jan Bohatyrowicz. To też proszę zapisać. No i w końcu, oczywiście, że ona się w nim zauroczyła. Jan ciężko pracuje. Jest poważnym mężczyzną. Musi dbać o ludzi i o pracę. Dba o efekty tej pracy. I jest piękna scena, w której oni się w końcu mogą sam na sam spotkać i pójść na randkę. Jak myślicie, jakie miejsce na randkę wybiorą? Grób w lesie. tak. Oczywiście pomijając to, ile tam dostaniemy informacji o nich, co tam się między nimi dzieje, o czym rozmawiają, to słuchajcie, na takiej randce to nie jest romans. Wcale to książka nie jest romansidłem. Nie będzie słodko pierdząco, proszę o wybaczenie, ale określenia. Ale on będzie bardzo taki poważny. Będzie się starał, żeby ona się wzruszyła i poczuła jakąś cześć do tych, którzy zginęli. I tu mam taki fragmencik tylko. Nie wiem, czy dam radę go przeczytać. Niech pani przed siebie patrzy. Powtórzył Jan. To, co jej ukaza, było rozległą polaną czy łąką leśną objętą regularnym, ściśle zamkniętym kołem falistych wzgórzystości, po których pieły się i spływały coraz gęściej, tłoczące się i plączące z sobą stare sosny, jodły i młode zarośla. Miejscami szerokie, aż do ziemi opuszczające się gałęzie jody, ubijające dookoła nich mnóstwem sęków zjeżone i girlandami szorstkich widłaków oplątane młode zarośla jodłowe tworzyły długie ściany i grube kolumny zieloności, tak ciemnej, aż prawie czarnej. Gdzie indziej sosny wysmukłe, proste, gładkie, u szczytek swych dopiero korony gałęzi rozpościerające podnosiły się znad kobierca w przedziwne wachlarze paproci i przedziwne puchy mchów różnobarwnie wyhaftowanego. Dobra, to wspominę tak z pół strony, więcej może. Tutaj dalej mam opis liści. Ja w milczeniu pagórek tym listy nie ukazał, ona też milcząc skinęła głową, wiedziała, że to zbiorowa mogiła. Ilu? Z cicha zapytała. 40. Odpowiedział głowę znowu, odkrył i kroku przyspieszył. Kwadranse upływały, godzina prawie minęła, Justyna siedziała jeszcze na stoku mogiły, utopione w myślach i uczuciach prawie zupełnie dla niej nowych. Dziecko czasu czygnęło się za pasmem ciężkich i szarych, najdalszych wspomnieniem nie sięgała ona żadnej z tych ognistych i strzelistych chwil, które serca nawet maluczkich obejmują pożarem, rzucają w górę. Kolebka jej stała już w katakumbie, na...
napełniony zmrokiem i milczeniem, pośród których szemrały tylko nisko, nisko przy ziemi krzątające się interesy powszechne i jednostkowe rozległy się wzdychania i jęki podobne tym, które wydają wiatry w ciasnych przestrzeniach zamknięte. Rosła w atmosferze troski klęsk domowymi ścianami ogrodowymi, dojrzewała w kole rozkoszy i strapień we własnym jej sercu tylko źródło mających. Wszystko, co otaczało ją, pogrążone było w staraniach, w pracach, w rzadkich nadziejach i uciechach, w częstych obawach i żalach, zawsze i tylko osobistych, ciasnych i powszechnych. Dookoła niej myśli ludzkie, jak ptaki z połamanymi skrzydłami, trzepotały słabo, ciężko, zakreślając nieustannie te same malutkie kółka, uczucia ludzkie jak motyle po świętnym momencie miłości i wzlotu, skurczone, zgniecione, podarte, padały na ziemię. Ani razu w swym życiu nie widziała tych błyskawic, które z nieba ideałów zlatują w duszę mieszkańców ziemi, ani razu przed jej oczyma nie wypadł z ziemi nieba ideałów sięgający grot bohaterstwa. Nie widziała nigdy bohaterstwa, poświęcenia, dobrowolnie podejmowanej śmierci, walk, których by pole nie mierzyło rozległością majątku czy szczęścia jednostki, a cenem była ludzkość, naród, idea. Odwiecznym porządkiem padały na świat błyskawice owe, strzelały z ziemi owe groty, staczały się owe walki, ale daleko, daleko od miejsca, w którym urodziła się, wzrosła i dojrzewała Justyna. Ani sztuka muzyczna, której od dzieciństwa ćwiczył ją ojciec, ani lekcje udzielane jej przez nauczycielki, ani toczące się obejścia i układu wskazówki i przestrogi, których często udzielała jej pani Emilia, ani czytywanie wspólnie z kochanym człowiekiem poezji Musseta i nie podjęły przed nią zasłony, która tu i w tym momencie opadła na rzeczy wielkie, ważne i wysokie. Nieszczęście rzadko bywa mistrzem dobrym, a pognębienie jest olbrzymią tłocznią. Szczyty nawet kruszy i wtłacza wpadowy. W życiu jednostek i narodów bywają momenty tak miarą nieszczęść napełnione, że nic już w nich więcej zmieścić się nie może. Takiego momentu dzieckiem była Justyna i dlatego z tej mogiły uderzyły w nią strumienie uczuć i myśli, jeżeli nie zupełnie dla niej nowych, to nigdy dotąd silnie niezaznanych i wyraźnie nieokreślonych. Pogrążyła się w nich tak, że całkiem zapomniała o sobie. Pierwszy może raz w życiu zupełnie absolutnie o sobie zapomniała. I tylko tego nie czuć nie mogła, że serce jej stawało się większe, jakby nabrzmiewało jakąś z tonów bez słów uplecioną pieśnią i goręcze jakby spod tej trawy, do której piersi olgnęła, wydobywał się i w nią wnikał niewidziany płomień. Był już by zaraźliwym żarem spoczywający w samotnych mogiłach prochy zapomnianych, albo w zamian nieotrzymanych wawrzynów otrzymałyby ich kości dar wiecznego podziemia ugorzenia i wyrzucenia na świat niewidzialnych iskier? Udało się. Później już był mały opis. Czyli widzi, coś w niej tąpnęło. Ona była właściwie panienką z miasta, która nic nie myślała. Tutaj coś się nauczyła grać, tutaj sobie poczytała troszeczkę, tutaj jakieś romansidła, wspólne czytanie poezji i koniec. Też była zepsuta, była pusta. Może nie zepsuta, a pusta. Nie robiła nic, była papierową postacią. I w tym momencie zaczęła się rysować jako osobowość. To dzięki tej mogile zbiorowej, dzięki temu, że on ją zabrał na rankę i powiedział tylko tu 400. 40. Koniec. Swoją drogą nieźle wygadane, i że sposób na randkę. Chłopaki, nie powielajcie tego, to działa tylko w powieściach chyba. I jednak niezręczna cisza dobija, a tutaj, jak widzicie, sprawiła, że ona mogła użyć od nowa, żyć od nowa. Będzie jeszcze, oczywiście, może się spodziewać zakończenia, oni będą ze sobą, ale to, co jest jeszcze dla nas ważne, to, że ta książka miała się nazywać nie Nad Niemnem, tylko Mezalliance. No i tutaj mamy, zobaczcie, dziewczynę szlachciankę, która jednak z chłopiałym, no bo to jest schłopiała szlachta, tak? Czyli właściwie z chłopem się zwiąże. I dokładnie jest to analogia, znowu, losów tej Marty. Ta Marta kochała się z Anselmem, ale Anselm zginął w powstaniu. Nie zginął. Andrzej zginął. On jest wujem Jana Bohaterowicza i całe życie mieszkają blisko siebie. Ona mieszka w dworku, on tam w zagrodzie całej. I oni nie mieli odwagi. Ona zrezygnuje z tej miłości, chociaż całe życie go kocha. Bo nie chciała stracić tego wszystkiego, co jej daje tytuł szlachecki. Czyli mieszkania w tym dworku. I tak jest przecież służącą Emilii właściwie. I Justyna nie popełniła tego błędu. Rozmowy z Martą jej to przekazały, że jednak Marta jest nieszczęśliwą osobą. Że nie ma co. Tytuł wcale ci nie daje szlachectwa. I jest taka piękna scena. I to sobie zapiszcie też hasło. Gorset orzeszkowej, tak to nazywamy w historii literatury. Mianowicie Justyna Orzelska, pomagając kobietom w polu, w pewnym momencie, no nie może się schylać, no bo przecież jest w gorsecie.
i w sukni, więc zdejmuje ten gorset. I to jest symboliczna scena, że ona wyzbywa się tego wszystkiego, co jej daje tytuł. I dopiero teraz jest wolna i może oddychać. I to nie tytuł szlachecki uszlachetnia, tylko praca uszlachetnia. I teraz, a dlaczego ten Jan ma takie znaczące nazwisko, Bohatyrowicz? Mianowicie, to się wiąże z opowieścią o Janie i Cecylii, czyli o potomkach rodu, z którego wywodzi się Jan. Znaczy potomkach, to on jest potomkiem, czyli jego przodkach. I tu jest już troszeczkę, i to jest legenda, więc sobie też zapiszcie. Oprócz motywu mogiły, która jednoczy, mamy tutaj motyw legendy. To się przydaje do ustnych, chociaż mówię ciągle, mam nadzieję, że nie będzie się mieć tych ustnych. I teraz sobie pozwolę wam przeczytać opowieść o Janie i Cecylii. Było to w czasach starych, 100 lat albo może jeszcze i mniej, potem jak litewski naród przyjął świętą chrześcijańską wiarę, kiedy w tę stronę przyszła para ludzi. Niewiadomego oni byli nazwiska, niewiadomej kondycji. I tylko można było poznać i z mówienia i z ubioru, że przyszli z Polszczy. Chodziły głosy, że kondycja ich była nierówna, bo on był ciemnej twarzy i bardzo w sobie silny, tak jak to rzadko pomiędzy panami, a najczęściej w pospólstwie bywa. A ona, czy to szła, czy to stała, czy mówiła, czy milczała, wydawała z siebie pańską wspaniałość i piękność. Jak i Cecylia, wzdłuż puszczy przeszedłszy poznali różne jeziora i łąki, zachodzili do rybaków, do bobrowników, do sokolników i do bojarów, zachodzili także do świniarów i do bawolników, ale nigdzie im nie podobało się tak jak tutaj nad brzegiem tego Niemna. I na tym właśnie miejscu, gdzie teraz ten pomnik stoi, widać zobaczyli, że tu najmniej ludzie doścignąć ich mogą, a najlepiej im będzie pod jednym boskim okiem pozostawać. Może już tak im było przeznaczone, ażeby właśnie ten kawał ziemi zaludnić i nasz ubogi, ale długowieczny ród ufundować. Pod ten czas, zaczął znowu oczywiście, jest to opowieść, tak też można dziewczynę poderwać. Dzisiaj mówię, aha, moi przodkowie byli tak super. Pod ten czas nie było na tym miejscu żadnego kawałka zoranej ziemi, ani żadnego ludzkiego plemienia. Z tej strony rzeki i z tamtej strony rzeki, na prawo i na lewo, naprzód i w tył rosła jedna tylko puszcza. Pod tym dębem zbudowali sobie najpierw chatę, czyli taką już numę bez pieca i komina, nędzną i smrodliwą. Od razu inszej zbudować nie mogli. Z wysokiego domu pewno była, bo po angielsku grała i śpiewała. I ręce z początku miała takie białe, bylilie. Ale krótko tylko było, bo pracując ciężko, w niewygodach i niebezpieczeństwach straszliwych, prędko pociemniała na twarzy i rękach. Wyrosła, zwyżniała w sobie, że podobno stała się do płowej łani, której trudności i samotność leśne najmilsze. Jak pierwsza matka ludzkiego rodu, miała ona podobno włosy złociste i takie długie, że pokryć nimi mogła siebie i swoją harfę. Gdy też późnym wieczorem nad sennliwym mężem śpiewała, on choć sennliwy, pieścił się z jej włosami, a potem o wschodzie słonka zdrowy i wesół do roboty wstawał, bo siły miał wzmocnione i serce pocieszone przez nią. Jednakowoż pomimo kochania i wszelakich jego rozkoszy, nachodziły ich takie potrzeby i strachy, że inszym ludziom i pomyśleć o nich byłoby trudno. Jak oni to wszystko znieśli i przemogli, Bogu Świętemu wiadomo, dość, że znieśli i przemogli. Już to jest pewne, że żaden człowiek siły swojej nie zna, nim jej w potrzebie z siebie nie dobędzie. Prawda i to, że wiele rzeczy i stworzeń pod ten czas człowiekowi do pomocy stawało. Narzędzia to wszelakich robót i myślistwy przynieśli z sobą albo różnym sposobem zrobili sobie, dobre i mocne. Los dawał dzikie jabłka, orzechy, jagody i grzyby. Do rzeki po napój przybiegały jelenie, daniele i sarny, które stąd wielkich łatwo ubijać było. U góry żył lud wiewiórek, a u dołu w gęstinach skrywały się mnogość zajęcy, łasic i kun. W polach mieszkały wydry i bobry, domki sobie budowały. A trzeba było tylko wędeł, sieć albo oszczep w rzekę zanurzyć, ażeby z niej było wić tyle ryb różnych, jakich już teraz wcale ona nie ma. Dlatego i lubość bywało tu nadmiar. Sowicze śpiewy umilały noce, a jaskółcze gołębie gminy same przecież szukały przytułku pod dachem numy. Może 20 roków minęło im w tej męce, kroplami rozkoszy słodzonej, aż po puszczy puściły się pogłosy o tej parze ludzi z przemyślnością swoją i krwawą pracą kawał duży lasu wyplenili, zboża nasieli i innych różnych roślin nasadzili, że dom sobie zbudowali, widny i czysty, z którego też dym przez komin wychodził, że nabyć u nich można niektórych takich rzeczy, których na szeroki okół nikt jeszcze nie miał. 6 synów i 6 córek urodziło się im i wyhodowało nad brzegiem tej wody, w cienistościach tej puszczy pod okiem jednego Boga. 80 lat,
albo może i więcej przeminęło od tego dnia, kiedy Jan i Cecylia pierwszy raz na tej ziemi nogi swoje postawili. Aż jednego razu, przynajmniej to jest legenda, aż jednego razu znaleźli się tacy ludzie, którzy samemu królowi donieśli, jakie to dziwy dzieją się gdzieś, ciś, w kraju litewskim, najgorętszej puszczy nad samym brzegiem Ciemna, najgęstszej, nad samym brzegiem Niemna. Panował podtenczas ostatni Jagiellon, dwoma imionami, Zygmunt i Augusty nazywany. Jechał. A panowie za największym z panów jechali, aż raptem zobaczyli, jakoby koniec puszczy. Aż tu wszyscy, wyjechawszy z lasu, stanęli, o czym własną wiary nie dając. Tam, kiedy dawniej panowała dzicz dziewiasta, bezludna i głucha, srogim zwierzom tylko przytułek dająca, leżała wielka równina, żółtością ścierniska po zerżniętym zbożu pozostawała okryta. Na ściernisku, by wysokie domy lub też by słupy z pozwężanymi wierzchołkami stały sterty wszelkiego zboża, sto par wołów orało pole pod przyszły zasiewek, a wśród pola na gładkich łąkach hasały stada obłaskawionych koni, pasły się trzody krów ryżych i białych owiec. Wedle królewskiego żądania wnet stać się musiało. Z najpiękniejszego domu synowi i córki, wnuki i prawnuki wyprowadzili parę rodzicielców. Więcej niż 20-letni te starce szli same przez się, niczyjej pomocy nie potrzebując, w śnieżystych, płótnianych sukniach, by dwa gołębie, jedno przy drugim. On opierał się na toporze w długim kiju oprawionym. Ona, siwiałe włosy po palcu rozpuściwszy, głaskała biegnącą przy niej sarenkę. Kiedy już wobec króla stanęli, wszyscy zdumiewali się, bo król kołpak swój zdjąwszy z głowy, powiał nim przed starcami tak nisko, że z brylantowego pióra sypnęły się gwiazdy. Kto ty starczy? Zapytał Jana. Odkąd przyszedłeś, jak zowiesz się i z jakiej kondycji tu chodzisz? Starzec jak przystało, pokłoniwszy się królowi, śmiele odpowiedział. Przyszedłem tu od stron onych, którymi przypływała Wisła. Nazwisko swoje oznajmię tylko jednemu Bogu, kiedy przed świętym sądem jego stanę. Kondycja moja nisko była, pokąd do puszczy tej nie zaszedłem, gdzie wszystkie stworzenia są zarówno dziećmi powszechnej matki ziemi. Z gminy pochodzę. I pospolitakiem na ten świat przybyłem. Ale oto ta pani i małżonka moja z wysokiego domu wstąpiła, aby moje wygnańcze życie podzielać. Wtedy król odwrócił się do Jana. Ty, starcze, wedle własnego żądania bezimiennym ostaniesz i jakeś się urodził, tak w grobie legniesz pospolitakiem. A żeś był bohaterem mężnym, który tę oto ziemię dzikiej puszczy i srogim zwierząt odebrał, a zwojowawszy ją nie mieczem i krwią, ale pracą i potem piersi dla mnogiego ludu otworzył, a przez to ojczyźnie bogactwa pomnażając przeto dzieciom twoim, wnukom i prawnukom, aże najdalszych pokoleń samego wygaśnięcia rodu twojego nadaje nazwisko od bohaterstwa twego wywiedzione. Tu z prawicą wyciągniętą nad zdumiałym ludem król donośnym głosem powiedział: oto ten ród, idący od człowieka z kondycji pospolitego urodzenia, idzie w porównanie ze szlachtą rodowitą krajową i wszystkich praw stanowi rycerskiemu odpowiednik odtąd, aż do wygaśnięcia swego używać majtakowe wykonywać. Nobilituję was i nakazuję, abyście nosili nazwisko bohaterowiczu, a pieczętowali się klejnotem pomiar, który jest żubrzą głową na żółtym polu osadzoną. Jako pierwszy rodziciel wasz pokonał żubra i z odwiecznego jego siedliska uczynił to wdzięcznej obfitością ciekące pole. W tym miejscu umilkł opowiadający. Wyprostowano teraz postać jego z wielką czapką na tym głowie, nieco zsuniętą wypukle, odrzynała się od wysokiego złomu kamienia, a ręka w górę podnosił i słychać było, jak szeroko i głośno oddychał. Po chwili wymówił jeszcze. Działo się to w roku, na tym pomniku wypisanym, 1549. W zmroku naprzeciw umilkłego Anselma widać było dwoje ludzi siedzących blisko siebie, pomiędzy cieniami cienkimi sosnami na pniu obalonego drzewa. Kobieta puściła ręce na kolana, mężczyzna twarz oparł na dłoni. Słuchali jeszcze, czekali. Po chwili też człowiek na kamieniu siedzący ozwał się znowu. Taka jest historia fundatorów naszych. Taki nasz tutaj zaczątek. I oto dla takiej przyczyny my na tej ziemi siedzimy. To było 9 stron. Co wy powiecie na to? Taka legenda. Dlatego bohaterowicz. I na dodatek Jan, potomek i znowu mezalians. Znowu on jest pospolitakiem. Jak wam się podoba legenda? Mi zależy, byście zapamiętali. Jeżeli coś wam się przyda z nadmienią, to że praca uszlachetnia, gorset orzeszkowej. Legenda o Janie i Cecylii, mezalians, Justyna Ożerska i Jan Bohaterowicz i motyw mogiły, która jest symbolem pojednania. Bo mimo, że nad nim nie jest lektura, którą musicie czytać, na szczęście to jest jakiś plus, który się zlitował,
to musicie ją znać. To jest taki typ utworu. Zatem mamy Jana i Cecylię. Ona z dobrego domu, Jan z biedoty. Uciekli w XVI wieku i po prostu wykarczowali puszczę i założyli tam osadę. Jak po iluś tam latach przyjeżdżał tam Zygmunt August, odznaczył ich tytułem szlacheckim z szacunku do ich ciężkiej pracy, którą wykonali. Tak w skrócie. Mam nadzieję, że pomogłam. Co jeszcze? Mamy tutaj, oprócz tego, że mamy intensywnie przedstawioną rolę pracy, oczywiście, jest to forma jakiejś epopei kresowej. Orzeszkowo nazywaną młodszą siostrą Mickiewicza. Że jest w tym trochę takiego myślenia o szczęściu, które mamy w okolicach Niemna. Taką mitologizację historii i jakąś hiperbolizację tej przyrody i rysowanie tej przyrody cały czas. Jest tu wiele, jak widzicie, wspólnego z panem Tadeuszem. Jeszcze tylko dodam, że książka ta kształtuje nam to, jak ma wyglądać bohater pozytywistyczny i tutaj uosobieniem tego bohatera pozytywistycznego, odchodząc od wątku romansowego, który oczywiście pokazuje nam przede wszystkim, że praca uszlachetnia i ci ludzie mogą być ze sobą w końcu szczęśliwi, dlatego że połączy ich też praca i szacunek do przyszłości, to mamy tego nowego bohatera, jest nim ten Witold Korczyński. On też będzie czerpał radość i satysfakcję z pracy. I dzięki zdobytej wiedzy będzie miał jakieś plany na przyszłość związane oczywiście z rozwojem tego majątku, więc on też będzie tutaj działał, to nie będzie taki niemy bohater. On ma wpływ. Wszystko, czego się nauczy, będzie wykorzystywał dla przyszłych pokoleń i będzie pomagał najuboższym. Będzie uświadamiał bohaterowiczów, uczył ich obsługiwać maszyn, przekazywał zasady, na przykład trójpolówkę wprowadzi, będzie im mówił, dlaczego to jest ważne. I namówi ich też do tego, żeby zbudowali młyn i studnie, żeby im się łatwiej po prostu pracowało. I jego najważniejszym takim celem będzie właśnie połączenie dworu i zaścianka, żeby to była taka praca organiczna, że my jesteśmy tutaj jednym organizmem. I będzie cały czas pracował nad swoim ojcem, żeby uświadomić mu, że sukces osiągnie tylko, kiedy będą wspólnotą. No i oczywiście będzie popierał emancypację kobiet, będzie akceptował jak najbardziej decyzję Justyny, nie będzie jej powstrzymywał przed tym, że ona chce przejść i zamieszkać oczywiście u bohaterowiczów. I będzie obrażony, tam będzie taka dziewczynka Leonia, że ona jest wychowywana na lalkę salonową, taką pustą. On to zna, Emilia, więc będzie mówił, że kobiety też mają, muszą wręcz się uczyć i pracować po to, żeby potrafiły zadbać o siebie. Nie mogą po prostu leżeć i no, bardziej jęczeć niż pachnieć. Tak, bo to bardziej jest to. Więc mamy tutaj duży charakter moralizatorski, dlatego jest to powieść tendencyjna. I taki idealizm uczucia tego Jana i Justyny, no. Oni tacy nie wyznają miłości, oni się pokochali przez to, że on jechał na polu i ciężko pracował, a ona uznała, Boże, on jest tak inny niż chłopcy z miasta. I poszło za nim. Choć miał jakiś cel w życiu. Mówi się, że nad Niemnem to jest powieść rzeka, że mamy tutaj taki epicki rozmach, że może jest faktycznie tutaj wiele z tych epopei. Jak jest jakiś ważny moment dziejowy, przychodzi młody człowiek, ten po pierwsze dziewczyna się nie boli tego mezaliansu, po drugie przychodzi młody człowiek po studiach i mówi, hej, zjednoczmy się. Koniec. Koniec po prostu kłótni międzypokoleniowych. Przecież razem jesteśmy po tej stronie. Chcemy walczyć z zaborcą i utrzymać swoją ziemię. Też nad nim ma cechy epopei. Chociaż jest oczywiście pisany prozą. Tak? I nie jest to taki klasyczny epos. A cechy eposu sobie już robiliśmy przy panu Tadeuszu. Tych bohaterów pozytywnych i negatywnych, to już mamy oczywiście, powiem tylko o negatywnych. Negatywna jest ta Emilia Korczyńska, która właśnie ma ten globus histericus. Cały czas na to cierpi i żąda od Benedykta nieustannie pieniędzy, chce urządzić buduar, jest wiecznie niezadowolona, wiecznie ma pretensje do losu, że wyszła za mąż za człowieka, który nie jest bogaty i poświęca się pracy. Mamy tego Zygmunta Korczyńskiego, on jest zrozumiały, bo to jest jeszcze ciekawa rzecz, bo ta Justyna, ona nie tylko ma, bo to jest, ach, Jezu, nie powiedziałam. Oczywiście to było za proste, gdyby Justyna przyjeżdżając na wieś spotkała Jana i od razu koniec. Nie, 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 tam jest trzech facetów. Ona musi wybrać. Rozumiecie ten dramatyzm? To takie teraz, pomyślę sobie, nie wiem, na wspólnej czy coś takiego, nie? Barwy szczęścia, nie wiem, nie oglądam żadnych z tych rzeczy, chcę wyobrazić, że to musi być dramatyzm. Ona ma trzech. Jeden to Jan Bohatyrowicz. No chłop, no. Ta opalona skóra, umięśniony, no ale chłop. Mezalians. Zygmunt Korczyński. Malarz, wykształcony za granicą. Nie może w ojczyźnie znaleźć natchnienia.
Wieroczka mi akurat biega za oknem. Bardzo pewny siebie i mam. Proponuję w każdym razie Justynie trójkąt. I nie ma żadnych uczuć patriotycznych, co rozumiecie, w tamtych czasach to tak zaznacza negatywnie. No i generalnie wszystkimi gardzi. Justyna będzie dla niego interesująca i wejdzie z nim w trójkąt. Małżeński na dodatek. I on nieustannie gdzieś tak osacza tymi swoimi sobą. Jest taki bardzo intensywny. No i jeszcze wszystkim gardzi wokół. Bo przecież on jest jeszcze syn za granicą. I jeszcze jest jeden ciekawy mężczyzna. Teofil Różyc. Bardzo bogaty. Przychulał jednocześnie już znaczną część majątku. To jest młody dekadent, czyli już zapowiedź młodej Polski. Widzi jeden wielki katastrofizm, uważa, że nic nie ma sensu, życie nie ma sensu, nie ma żadnej przyszłości. Zatem żyje taką apatią. On, mam wrażenie, że on się podnieca swoim nieszczęściem, że gdzieś go to nakręca, że jest takim typ bohatera. Pan Szantin jest nihilizm, bo on jest po prostu nijaki i smętny. Więc będzie szukał w życiu sztucznych podmiot i on będzie morfinistą. On będzie po prostu tam ciągle naćpany, co też będzie jakąś taką formą, wiecie, to jeszcze wtedy nie jest... To jest jakaś forma też mody. I że dokładnie nikt nie wie, jakie są tego skutki, jak na to patrzeć. Cały modernizm z poczucia katastrofizmu będzie jedną wielką historią ludzkich uzależnień od różnych środków. Będziemy sobie też czytać fragmenty różnych tekstów Witkacego i będziemy rozmawiać o jego firmie SI Witkacy Witkiewicz, gdzie na przykład malował obrazy pod wpływem różnych rzeczy i to będzie podpisywał. Na przykład będziemy rozmawiać o pejotlu, co to było w tamtych czasach. I skąd to się wzięło? I Teofil Różyc, on właśnie reprezentuje takiego katastrofistę, dekadenta właśnie modernistycznego już. On przeczuwa, że to wszystko nie ma sensu. A to Witold Korczyński, trzeba działać, zjednoczenie, bla, bla, bla. Pokazuje to, że w tym samym czasie tak mamy wiele różnych postaw i że tym ludziom trudno się dogadać i nadawać na tej samej fali, żeby te relacje były jakieś spójne. No ale Justyna jest rozdarta. Gdzieś ten Teofil i odrzuca jednocześnie ma jakiś taki smutek, no, trzeba go wspomóc. Ten Zygmunt jest fascynujący, ale jednocześnie gdzieś tam, to by była już, my jako czytelnicy wiemy, że to byłaby toksyczna relacja. No i ona wybiera tego Jana, który mimo, że jej nie wznaje miłości, tak jak tamci, to wydaje jej się dobrą, nie wiem czy powiedzieć dobrą partią, to nie jest obraza dla tego Jana Bohaterowicza, ale że on jest konkretny, nie jest roztargniony, że przy niej będzie bezpieczna i ma szansę poczuć, że w życiu robi coś po coś. Takie było nadmiennym. Pamiętajcie, Justyna Orzelska, Jan Bohaterowicz, legenda o Janie i Cycylii. Koniec.